Odpowiednie przygotowanie samochodu do zimy pozwala uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji, nie tylko problemów z rozruchem silnika czy zmagania z przymarzniętymi do uszczelek drzwiami. Obecna aura stanowi najtrudniejszy okres dla kierowców, ale i dla samochodów. Wymiana filtra paliwa przede wszystkim w dieslach, co jeszcze? Sprawdzenie stanu akumulatora, ładowanie, podstawa, świece żarowe. O, właśnie tak jak w tym przypadku. Kierowcy, którzy nie bawią się w przewidywanie przyszłości, o poranku mogą mieć poważny problem. Reszta śpi spokojnie. Zimowe opony to podstawa, nic tu nie jest bez znaczenia. Zawsze tankujcie z budzącego zaufanie źródła. Paliwo, płyny i dobre hamulce są bardzo ważne. Coś jeszcze? Saperkę, worek z piaskiem, skrobaczka, przewody rozruchowe. Lepiej zadbać o na czas o akumulator niż potem kabelkami, nie wszystko da się zrobić. A gdy już wrócimy z podróży, nie zapominajmy o naszym środku transportu. Warto zaopatrzyć się w plandekę na cały samochód lub osłonę przeciwszronową. Tak zakończony dzień będzie zarazem dobrym początkiem kolejnego.